naszymi widzami na kanale YouTube oraz Twitch będę rozwiązywał zadania szachowe. Przepraszam za małe opóźnienie, ale miałem drobne problemy techniczne. Dzień bez problemów technicznych jest dniem straconym. Najpierw kontrola, czy wszystko, czy mnie słychać dobrze, czy wszystko działa. Mam nadzieję, że tak. Tak trochę nieporadnie ta szachownica wygląda, ale już tak musi zostać, na dzisiaj przynajmniej. Więc tak, no będziemy dzisiaj rozwiązywać zadania do godziny 19:50 mniej więcej. Następnie o godzinie 20 będzie trening debiutowy, można powiedzieć, z arcymistrzem Arturem Jakubcem, wykład Artura o gambicie wołżańskim, więc już teraz serdecznie zapraszam na ten wykład. Przypominam, jeśli ktoś potrzebuje więcej czasu na jakieś zadanie, żeby się zastanowić, to można sobie dać po prostu pauzę na danym zadaniu i sobie się zastanowić. Potem najwyżej przewinąć stream do kolejnego zadania. Możecie oczywiście na czacie pisać. Wszystkiego najlepszego, szkoło kodowania. Również składam życzenia. No i co? Te takie proste zadania postaram się raczej przelecieć szybciej. Zawsze będę robił taką krótką pauzę po każdym zadaniu, jak się pojawi szachownica, żeby każdy miał przynajmniej czas się zastanowić przez chwilę nad zadaniem. Rekordu dzisiaj na pewno nie będziemy bić, ponieważ na rekord potrzeba wielu godzin rozwiązywania zadań. W ogóle nie wiem, czy rekord, który raz został pobity, czy jeszcze go poprawimy. Wątpię, szczerze mówiąc. Przy takich zadaniach też potrzeba trochę szczęścia, nie da się ukryć. No ale na pewno dla wielu naszych widzów nawet te zadania takie początkowe to jest coś wartościowego, żeby sobie rozwiązać. Oczywiście zadania rozwiązuję na stronie chess.com i te zadania każdy użytkownik diamentowy może sobie rozwiązywać bez limitu. Więc zachęcam do tego. Wielokrotnie powtarzałem oczywiście, że lepiej rozwiązywać zadania w książce i dalej to podtrzymuję, ale jeśli ktoś ma w ogóle nie robić zadań albo robić je na czeskomie, no to polecam właśnie te zadanka tutaj rozwiązywać. O, Firuzda podobno do setki doszedł ostatnio, jak streamował. No nic dziwnego. Tutaj już jakaś wieżóweczka, widać, że pionka można kasować tego albo tego. Wiadomo, że ten na B6 nie jest tak istotny, ponieważ to są pionki zdublowane. Musielibyśmy jeszcze potem tego na B7 zbić. A jak bijemy pionka na E7, to od razu pionek D jest bardzo groźny. Ale w ogóle po biciu na E7 zastanawiam się, czy ta wieżówka jest taka oczywista dla białych. Ciekawe, no ale zbić pionka chyba trzeba, nie? Moim zdaniem ta wieżówka wcale nie była taka jasna, że ona jest jakaś tam wygrana białych. Dziwne zadanie. Bardzo dziwne zadanie. Tutaj już jest dużo prostszy motyw. Również chciałbym wszystkich poinformować o konkursie, który został dzisiaj ogłoszony na naszym fanpage'u na Facebooku. Do wygrania jest taka koszulka, jak mam na sobie, Kings of Chess. Bardzo fajna koszulka, może się trochę odsunę, będzie lepiej widać.
Jest napis Kings of Chess, bardzo ładne logo, koszulka bardzo dobra jakościowo. W bardzo fajny sposób można sobie taką koszulkę wygrać, więc zachęcam, odsyłam do fanpage'u Kings of Chess na Facebooku wszystkich zainteresowanych. Zaraz zrobię to zadanie, tylko muszę coś tu pozmieniać szybciutko. No i dobra, można jechać z tematem. Ma dwa ruchy, nic skomplikowanego. Tak, no tutaj widzimy, że król stoi fatalnie, więc można to wykorzystać w bardzo prosty sposób. Mianowicie dać szacha na e7, następnie mata. Tak, tutaj widzimy przesilenie, niby jest związanie tutaj, ale też widzimy bardzo prosty wariant, że jak zbijemy wieżę, wieża odbije, możemy dać szacha, jedyne odejście jest na g7, wtedy dajemy szacha na d4 i wieża na e3 ginie. Więc te początkowe zadania to nic trudnego. Tak myślę, że do 20 powinniśmy dojechać bardzo szybko, a potem będziemy myśleć. Tu widzimy, że wisi nam wieża i również wisi wieża na c2, więc nie chcemy bić teraz na c2, ponieważ tracimy na d4, więc logika nakazuje najpierw usunąć się wieżą z szachem. Wieża jest zbrojona już i można teraz spokojnie zbić wieżę. Czy z może być z autografem siostry projektantki koszulka. Nie mam, ja nie mam nic przeciwko temu. Nie wiem, czy moja siostra projektantka się zgodzi, ale myślę, że tak. Więc można nawet z autografem. Jakby ktoś jeszcze chciał mój autograf, to również taka opcja jest, żeby taką koszulkę wygrać. Nie wiem, czy ten link wkleić do tego fanpage'u Kings of Chess, czy już administratorzy, moderatorzy, przepraszam, wkleili, czy jeszcze nie. O, ta czternastka trochę taka ucięta jest, to może ją trochę, o, jest cacy. Okej, okay, to co? Bijemy figurę za darmo, nie? Nie będziemy się tutaj szczypać. Tu oczywiście się rzuca w oczy słabość pierwszej linii. No i niestety białe figury nie są skoordynowane, ponieważ jedna wieża broni jednego pola, druga wieża broni drugiego pola, goniec broni trzeciego pola, więc nie jest możliwe zasłonięcie się w żaden sensowny sposób na pierwszej linii. Więc jeszcze hetman broni w sumie czwartego pola, więc wystarczy dać szacha na pierwszej linii i to rozwiązuje problem całkowicie. A co tutaj jest? Narzuca się oczywiście szach i zdobycie figury, ale w nie taki prosty sposób. Czy ktoś może wskazać, w jaki sposób figurę się zdobywamy na czacie, na Twitchu lub YouTubie? Trzeba trochę was obudzić. Ktoś widzi kontynuację? Jak tak, to proszę pisać. Co tutaj należy zagrać? Czy goniec C5 wygrywa tę figurę na pewno? Czy może jest jakiś inny ruch? O, remont za ścianą ma się w najlepsze, niestety. Wczoraj było wiercenie, na razie jest tylko walenie. Nie wiem czym. A mam wrażenie, jakby zaraz ktoś miał się tu przebić. Nie wiem, czy to bardzo przeszkadza, ale chyba aż tego tak nie słyszycie.
Mikołaju, ale jeszcze jest ruch król H2 po goniec C5. Tego posunięcia nie rozważyłeś. Pamiętaj, Mikołaju, wszystkie ruchy, cwany pociąg, dzięki za followowanie. Wszystkie ruchy należy rozważyć, tak? Po goniec C5 są trzy logiczne ruchy. Król F1, król H1 i król H2. Tak, 4F258 napisał bardzo dobry wariant, czyli goniec C5, po król H2 jest wieża H4, król musi iść na G3 i teraz o to chodzi, żeby króla wrzucić na linię F i wykorzystujemy to w taki prosty sposób. Więc tutaj już trzeba było trochę więcej policzyć, a teraz znowu zadanko, gdzie liczenia zbyt wiele nie ma, czyli po prostu konsumpcja figury. Tutaj co? Można na pewno zbić na, znaczy, czy można zbić, rozważyć bicie na F5, po prostu poskoczek F5, hetman F5 i mamy wygraną pozycję. I chyba to po prostu trzeba zagrać, aczkolwiek dziwne, że takie zadanie tutaj jest. Czy coś innego tutaj można jeszcze zagrać, bo oczywiście można liczyć jakieś bicia na H6, ale tam konkretów nie widzę. Chyba chodzi o to, że trzeba zauważyć, że po wieży F5 nie ma G6, bo po prostu hetman bije G6. Pionek nie może zbić, ponieważ jest związany z królem. Więc wieża F5 w prosty sposób wygrywa. I cała filozofia. Teraz taki motyw geometryczny, dość prosty. Czy ktoś widzi? Jak tak, to zachęcam do pisania. Póki są te prostsze zadania, to myślę, że stosunkowo duży procent ludzi może tutaj sobie poradzić. Jak sobie da pauzę na przykład. Jak ktoś nie chce usłyszeć rozwiązania, to przypominam, można sobie zastopować filmik. Krzysztofie, dobre rozwiązanie, chodzi ci po głowie, tylko z numeracją jest nie tak. Skoczek nie C2, a F7, oczywiście podałeś symetryczną numerację, więc dokładnie tak jest. Piszesz i tutaj znowu prosty motyw geometryczny, póki co jesteśmy bez jakości, ale jak odbijemy jedną figurę, to już będzie wszystko w porządku. Tak, Greco 2 na Twitchu również dobrze napisał. No i tutaj oczywiście typowy motyw przeciążenia. Zabawa wybijanki tak zwana, czyli bicie na F6. Jeżeli oczywiście hetman odbije, to goniec jest pozostawiony bez obrony, a jeżeli goniec bije nam na D1, to my zbijemy na D8 i zostajemy z figurą więcej. Teraz ważne, żeby po prostu odbić na C2. I nie kombinować zbyt wiele. No na razie, jak mówiłem, idzie łatwo, ale to dopiero 22 zadania. Rekord nawet nie pamiętam jaki jest, 80 coś. Ale 83 albo 84, coś koło tego, nie pamiętam szczerze mówiąc. O co tutaj chodzi w tym zadaniu? Jesteśmy bez jakości, ale za pionka, no i ten król jest trochę słaby. Pytanie, czy po prostu bijemy na G3 i tyle. Jednego posunięcia nie widzę, szczerze mówiąc. No, brakuje liter i cyfr, ale tak jak zgadzam się z Sonse64, że jak ich nie będzie, to się nauczą widzowie szybciej. Mimo wszystko ten kanał ma służyć celom edukacyjnym i na pewno nauczenie się tego, jak dane pole się nazywa, jest bardzo ważne, ponieważ
Ułatwia to również później ewentualną grę na ślepo, bo bez tego przecież jak mamy nazwać pole, jak nie pamiętamy, które jest które. I liczenie wariantów, proszę mi uwierzyć, również jest ułatwione, jak wiemy, jak dane pola się nazywają, bo po prostu w głowie, licząc wariant, czasami człowiek tak sam do siebie mówi, o, skoczek E3, goniec C5, bla, 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 i się utrwalają te ruchy lepiej w głowie, jeżeli je nazwiemy, więc trzeba się uczyć tutaj nazewnictwa pól. No dobra, no bijemy na G3, wyboru nie ma. Groziło oczywiście hetman G2, mat i powierza E2, mamy dość przyjemny wybór. Nie wiem, co tu wygrywa najszybciej, szczerze mówiąc. Bo jak zbijemy na E2, no to jesteśmy jeszcze bez figury. Czy tu jakiś konkretny mat może być? O, to jest pytanie. Czy chodzi o to, że po prostu zbić na E2 i zbić na przykład na C3? Ale nie jest to potem jakaś super jasna pozycja. Szczerze mówiąc. Chyba trzeba dać... A nie, po szachu jest wieża H2 po prostu, tak? No właśnie. Po prostu bicie na E2 to jest najlepszy ruch, tak mi się wydaje, ale to moim zdaniem ocena nie jest jakaś taka banalna w końcowej pozycji, więc zbijemy na E2 i prawdopodobnie na tym zadanie się zakończy na tym poziomie. Tak, tak jak przypuszczałem, ale moim zdaniem to nie było wszystko takie tam oczywiste. Na końcu zadania, przypominam, Lasza są na czeskomie robione. Można sobie rozwiązywać, jak ktoś ma poziom diamentowy, to bez limitu te zadania wtedy są. Jeżeli ktoś nie ma tego poziomu, tego konta diamentowego wykupionego, no to jakiś tam limit jest z tego, co kojarzę. Jak to wygląda? Jesteśmy bez dwóch figur, więc ruchy typu hetman C5, hetman B6 nas nie zadowalają. Oczywiście powinno się policzyć najpierw szacha, król F1, szach na H1, król musi odejść i możemy zbić na G2, następnie wieża na F3 leci i Pavlos, no szachmat to by nie był, nie będzie na H2, ale na pewno wystarczające straty materialne białe poniosą, żeby czarne mogły to wygrać. I pionkóweczka. Czy tutaj dwa ruchy wygrywają chyba? Nie lubię, jak dwa ruchy wygrywają, bo wygrywa zarówno H4, jak i król G3 na moje oko. A generalnie nie jest dobrze, jak dwa ruchy wygrywają. Czemu tak jest? Czy ktoś mi powie? Czy król G3 z jakiegoś powodu nie wygrywa? Król G3, król F5... Król H3, król F4, król G2, to król G5. Dlatego król G3 nie wygrywa, tak? Po król G3 jest król F5. Ale wtedy mam H4. Aha, H4 nie mam, bo król E4, ok. Czyli trzeba zagrać tutaj H4. Król G3 nie wygrywa. Aha, poziom platynowy, czyli drugi premium, daje nieograniczony puzzle rush, Andrzej pisze. A platynowy to jest wyższy niż diamentowy, tak? Czy jak to tam wygląda? Szczerze mówiąc, się nie orientuję do końca.
Ja jestem diamentowy, bo tak mają utytułowani zawodnicy, ale nie wiem właśnie, czy platyna jest wyżej, czy niżej. Co tu się dzieje? Widzimy, że mamy gołego króla. Coś trzeba, jakieś kroki przedsięwziąć zdecydowane. Narzuca się szach na d4, żeby po król h1 po prostu zbić na e4, następnie pada na g2 i nasz król, mimo że jest goły, to białe nie mają za bardzo co z tym fantem zrobić. Nawet na jakiegoś szacha na g8 chyba po prostu bezczelnie możemy odejść na h8. Czy jest może tutaj coś innego? Aha, diamentowy najwyższy, czyli platynowy jest niższy niż diamentowy i on już upoważnia do nielimitowanych zadań. Okej, okay, no to jeszcze lepiej w takim razie. Utytułowani zawodnicy mają Diamonda, tylko nie wiem, czy mistrzowie międzynarodowi również, czy tylko arcymistrzowie. Chyba mistrzowie międzynarodowi też. Ale nie jestem pewien. Chyba tak. Tak, no więc tutaj nie widzę nic innego poza szachem na d4 i biciem na e4. Więc jak nie widzę nic innego, to po prostu trzeba to zagrać. Nie ma zmiły. No i właśnie bardziej byłem ciekawy, że po goniec g8 chyba należało odejść królem na h8, ale przez to, że to zadanie jest o takim rankingu, jakim jest, to po prostu białe poszły po najmniejszej linii oporu. Pytanie, czy nawet wieżą mógłbym pewnie bić, ale dobra, bijemy gońcem i nie kombinujemy. Tutaj mamy super skoczki, można oczywiście zbić i po biciu skoczek f2 i skoczek bije h1 z wygraną. Pytanie, czy tutaj ktoś nie chce czegoś więcej od nas, ale na oko to tutaj nic nie ma więcej. Pozdrawiamy Piotra Brodowskiego serdecznie. Może Piotrze wpadniesz na późniejszą fazę, jak będzie pomoc potrzebna na pewno. Z twoim zmysłem taktycznym to o wiele łatwiej będzie tutaj zadania rozwiązywać. Przypominam, jeśli podoba się Państwu tego typu rozwiązywanie zadań wspólne, to zachęcam do tego, żeby łapkę w górę dać. 53 łapki widzę na YouTubie, 220 osób ogląda na YouTubie, na Twitchu również już ponad 50 osób. To jest taki feedback dla mnie, że warto tego typu streamy robić. Wczoraj i w poniedziałek grałem na kanale Polskiego Związku Szachowego z wszystkimi chętnymi. Jutro prawdopodobnie też coś czeka widzów, możliwe, że nawet obydwu kanałów, zarówno Kings of Chess, jak i Polskiego Związku Szachowego, więc już teraz zapraszam. O co tutaj chodzi? Można zbić na pewno na G3 do spodu. I na końcu po biciach królem jest ruch F6 i ta wieża i król, takie związanie nieprzyjemne. Nic innego kompletnie tu nie widzę, więc ewentualnie ruch F6 od razu również wchodziłby w rachubę. I w sumie jak tak teraz patrzę, to nie jestem pewny, co jest lepsze na dobrą sprawę, ale po F6 chyba jest po prostu wieża E3, więc chyba bijemy na G3. I się nie przejmujemy. Tak, no znowu tam białe poszły po najmniejszej linii oporu. Na razie jakieś te zadania są dziwaczne. Tutaj jest taki dość prosty motyw. Może dam chwilę widzom, może ktoś coś zaproponuje. Rzuca się w oczy oczywiście słaba pozycja króla, tylko jak to można wykorzystać, oto jest pytanie.
Jak byście wykorzystali tę słabą pozycję króla, przez to, że te pionki tutaj poszły do przodu, to pewne kluczowe pole zostało odsłonięte. Nie Piotrze, nie Hetman C4. Tak, Ryro i Mariusz napisali dobry ruch. Kiedy będzie jakiś najbliższy turniej z wielkimi nazwiskami? Pyta Deluxe. 13 marca się zaczyna turniej z wielkimi nazwiskami. Jedno z nich to Magnus Carlsen. Jeszcze nie wiemy, czy Jan Krzysztof Duda zagra w tym turnieju, ponieważ tam tylko 12 zawodników gra, a nie 16. Ale za kilka dni powinna być już ostateczna lista zawodników. Bez względu na to, czy Janek zagra, czy nie, to na kanale Polskiego Związku Szachowego będę dla Państwa komentował ten turniej z cyklu Meltwater Champions Chess Tour, więc zachęcam do śledzenia kanału Polskiego Związku Szachowego. No i teraz możemy się tam w wybijankę zacząć bawić, czyli dać szacha, zbić na h6 z szachem, zbić na g5 z szachem. Tutaj oczywiście wisi nam szach na f2, ale będziemy mieli czas się przed tym obronić później. Ok. Co tutaj od nas chce czeską w tej pozycji? Narzuca się oczywiście jeden ruch. Pytanie, czy ten ruch wygrywa? No chyba wygrywa, ale bicie. No tak, wygrywa na pewno. Czy wiecie, o jaki ruch chodzi? No. Deluxe, tam wieża B7 nie było możliwe, bo hetman F2 nam groziło z wietrznym szachem, więc nie można było tak zagrać. Tak, wieża B6 piszecie bardzo dobrze, tylko czy wariant wszyscy policzyli do końca? Bicie, jeżeli król A8, to oczywiście hetman A6 szach z powrotem, skoczek nie może się zasłonić, bo ten hetman tutaj będzie podwisał, prawda? A jeżeli król pójdzie po biciach na B6, na C8, to też dajemy szacha na A6. Król nie może wrócić na B8, bo jest wieża B1 szach. A jeżeli pójdzie na D8, to po prostu gramy hetman A8 szach i zdejmujemy wieżę na H8. Więc chociaż tam jeszcze... Nie, już nic nie trzeba policzyć na koniec. Do 30 dobiliśmy tym sposobem. No i tutaj trzeba zrobić ruch. Dość prosty. Nie wiem, czemu taki prosty ruch jest na tym poziomie. No ale i tak dam chwilę. Możecie pisać propozycje. Witam wszystkich widzów Chess TV, oglądacie kanał Kings of Chess. Zachęcam do followowania. Po tym treningu, tak jak mówiłem wcześniej, szykuje się trening z Arturem Jakubcem, wykład debiutowy. Tak, wszyscy widzę tutaj ładnie, zgodnie piszą. Rekord, Piotrze, jest chyba 83 albo 84, z tego co pamiętam. I nie sądzę, żeby został pobity ten rekord. No chyba, że ty byś był tutaj do końca, to czemu nie? D6. Co ten ruch ma na celu? Można po prostu zbić pionkiem i się nie przejmować jutrem. Tak zrobimy. Tak, na G3 mogę zbić na G3 po prostu. Taka była moja pierwsza myśl. Czy jeszcze jakieś inne ruchy wygrywają? Goniec G5 może nie wygrywać, bo F4. Bijemy po prostu na G3.
Nie ma co się zastanawiać. No dobra, tutaj widzimy, że w prosty sposób możemy wygrać, ale jest podejrzenie, dlaczego to takie proste jest. Chociaż to zadanie jeszcze jest na poziomie 1700 jakoś z hakiem, więc nie może być super komplikacji. Arek 89 można ustawić tak szachownicę, żeby było widać współrzędne, ale celowo jest tak ustawione, żeby nie było widać tych współrzędnych. Już taki ze mnie drań. Jak ktoś potrzebuje, może sobie szachownicę otworzyć jakąkolwiek, w jakiejkolwiek aplikacji, czy szachownicę w domu sobie wziąć i tam zerkać czasami na numerację, ale proszę mi uwierzyć, szybciej się wszyscy nauczą pól na szachownicy, jeśli tej numeracji nie będzie. Piszecie pion D2, no właśnie pion D2 nie za bardzo tutaj jakieś efekty przyniesie, ponieważ król idzie na C2 i nie za bardzo co mamy zrobić temu królowi. Bo niestety po szachu po prostu wieża tutaj się odda za tego gońca i proszę zauważyć, że tutaj potem będą jakieś kontry w postaci hetman G5. Więc D2 z tego powodu nie jest prawidłowe. Tak, ten drugi ruch, który piszecie, hetman C3, jest tym ruchem prawidłowym. Następnie hetman C2 i zdobycie wieży na D1. No to ciekawe zadanie. Taka pozycja szalona. Narzucają się ruchy typu C4, goniec A5. W sensie z taką ideą. Ale pewnie jest coś, co może wygrywać szybciej. Aczkolwiek, czemu ja nic nie widzę? Co tu wygrywa od razu? Może C4 jest po prostu dobre. C4 jeszcze jest jakiś skoczek C7, tak? Dzień dobry, Olaf Chess, ale jeżeli piszesz do mnie, to nie nazywam się Artur. Tylko Zbigniew? Artur? O, i wiercenie się zaczęło. Pięknie. Czyli powtórka z wczoraj, niestety. Pytanie, jak bardzo to słyszycie. Mogę wyłączyć mikrofon? Czy przeżyjecie? Tak, hetman A5 też jest możliwe, tylko po hetman A5 co chcecie grać po takim ruchu, na przykład skoczek C7 pewnie nie można, bo jest goniec E3, ale po hetman A5 co jak zagram król D7, oto jest pytanie. Jest ok, piszecie. A, bo tytuł na Twitchu jest niezmieniony, Olaf, dobra, sorry. Tak, jest napisane, że dobra, to zaraz może zostanie zmienione. Proszę o cierpliwość. Tak, to wiercenie idealne na rozwiązywanie zadań. No niestety. Dlatego żółty kolor dzisiaj jest. Właśnie budownicze klimaty.
Zdwojenie wież na linii E też jest ciekawe, tylko pytanie, jak tam damy szacha na E8 nawet w przyszłości i tam potem król pójdzie na C7, czy tam będzie coś konkretnego, a czarne jeszcze mogą zrobić jakiś ruch. To jest zadanie gdzieś na poziomie 1800, więc trochę mi dziwi, że jeszcze nie widzę tutaj rozwiązania. Czemu Piotrze się dziwisz, że po 18, że wiercą? No ktoś wrócił z pracy i wierci. Więc już tak bywa. O, po 22 w Słupsku ktoś wiercił, to już grubo. Widzę, że zaraz będzie 100 łapek w górę. Bardzo dziękuję za wszystkie łapki. Ktoś zaraz da jubileuszową, szczęśliwą. No, a tutaj chyba trzeba zrobić zadanie. Czy coś poza C4 by mi się podobało? No i po skoczek C7 wtedy mamy ruch typu... Właśnie, co my wtedy gramy? Goniec E3, goniec B6... Bez sensu. Nie widzę tu jakiejś jasnej drogi. A, że chcecie grać hetman A5, król D7 i C4. No to tyle dobrze wygląda, że wtedy po skoczek C7 jest hetman F5 i tutaj zbijemy. No dobra, a po hetman A5 jak zagra skoczek C7 od razu, to co? Ciężko coś znaleźć, szczerze mówiąc. To prawda, Pawle. Jeśli przy tym wierceniu damy radę się skoncentrować, to damy radę skoncentrować się zawsze i wszędzie. No. Wam na pewno dużo łatwiej, mi trochę trudniej, ale można się skoncentrować. Prawda? Piotr Nieboraki, hetman A5 i bicie na B7 nie działa, ponieważ jak hetman odbije, to tutaj będzie bronił na D5. Hetman B3 też chyba nie działa, bo można tam zagrać jakieś król C8 na przykład i znowu nie widać drogi do zwycięstwa. No więc hetman A5 wygląda dobrze i C4 wygląda dobrze. Ale C4 z drugiej strony trochę sztucznie. No hetman A5... A po hetman A5... Aha, no królem odejść nie może po C4, tak? Nie jest to już takie banalne zadanie. Piotr pisze, że hetman A5, skoczek C7 i hetman F5. Okej. Po goniec E7 po prostu co tam, jakaś konsumpcja na F7. Może komputer skończy wcześniej tutaj to zadanie, więc gramy co? Hetman A5? Wszyscy decydują? Zdwojenie wież to chyba nie bardzo, bo skoczek... C7 można zagrać. To skoczek C7 myślę tutaj broni wszystkiego. Więc co piszecie? Dobra, gramy hetman A5. Najwyżej będzie babol. Co mi tam? Tak, siwa... Nie wiem jak się czyta twój nick. Czy po prostu siwa ir? Wieża B7 nie działa. No dobra, to lecimy hetmanem. No i ząg. Jednak ząg. Na 1800 już. Bardzo nieprzyjemne. To ciekawe co. Co tam wygrywało. Zobaczymy później. Co teraz, co to tam Piotr pisze? Hetman B3. A czemu hetman B3 wygrywało? Co było po królu C8? No.
No nic. Musimy to zwalić na wiercenie za ścianą. Co tutaj się dzieje? Znowu jakaś ciężka pozycja. Po prostu bicie i wieża D8 wygrywa, tak? Co? Więc chyba jednak nie takie trudne, jak się obawiałem. Hetman B3, tak? Wygrywało. A czemu? I co po Hetman B3? Król C8? Hetman C4 wtedy? No to nic nie dawało. No dobra. Potem będziemy się tym martwić. Teraz robimy kolejne zadanie. Wykorzystujemy tutaj fakt związania. No tu nie mamy również wyboru. Musimy iść pionkiem. Tak? No nie ma innego ruchu. Więc nie ma co się nawet zastanawiać. I teraz tak. Co tu możemy zagrać? Możemy zbić na C5, to na pewno. Bicie na C5 wygląda najsensowniej. Bicie na F2 też powinno wygrywać. Znowu jakieś zagłoskę będę miał. Bicie na F2 wygrywa od razu. Wieżą pionka chcecie bić. No tak, bo po król C5 nie wiem, czy nie ma takiego ruchu jak wieża H8. Z ideą, żeby zagrać H1 i po biciach, jak dorobimy hetmana, to czarne też dorobił hetmana i będzie problem. I po wieża H8, jak zagramy wieża H1, to wieża wraca na F8. No i taka zabawa. Więc teraz trzeba zbić na F2. Po dorobieniu hetmana bijemy na F8 i czarne tym hetmanem z H1 nie mogą dać nam szacha w żaden sposób, a w następnym ruchu dorobimy hetmana. Ryro po król C5 nie ma H1 hetman od razu, ponieważ jest bicie na H1 i po F1 jest bicie na F1. I po biciu dorabiamy hetmana, więc akurat H1 nie ma po król C5, ale jest wieża H8 moim zdaniem. A po wieża F2, jak wieża odbije na F2, to dorabiamy tutaj hetmana i po ruchu wieża F1 na pewno w jakiś sposób, no prosty sposób, hetman G8 na przykład tego pionka wyszachujemy po prostu. Więc gramy po prostu wieża F2. Dobra. Może zaraz wejdziemy do zadania na poziomie 2000. Trauma minie. Bo tutaj oczywiście się narzuca goniec. Goniec bije B6, bo widzimy, że słabość jest na 8 linii. W następnym ruchu po odbiciu czarnymi na B6, hetman D8, szach i skasujemy tutaj wieżę na H8. Ale czemu to jest takie proste? Nie wiem. Czemu to jest takie proste? Czy ja czegoś tu nie widzę? No chyba wszystko jest w porządku, nie? O, znowu zaczynają wiercić. Siwajr, król B7 w poprzednim zadaniu nie działało, bo był szach na siódemce i po odejściu królem na szóstkę wieża wracała na ósemkę i taka zabawa, więc król B7 nie działało. No dobra, no bijemy na D8, na B6, przepraszam, nie wiem o co tu chodzi w tym zadaniu. Tak, jakiś chaos na szachownicy, widzimy.
No i co? Pierwszy ruch, który się narzuca, to goniec F6. Albo hetman F1 szach. Też taki ruch można zrobić. Co jeszcze? Chyba hetman F1 wygląda zdrowo. Bo ten król nie wiadomo, gdzie ma iść. Po król C3 tam zawsze mamy możliwość pociągnięcia wieży do ataku. Albo bo tutaj nam wisi mat w jednym ruchu, to trzeba pamiętać o tym fakcie. Goniec F6 chciałem zagrać po to, żeby oczywiście po biciu zbić na F3. Pytanie, co po goniec F6, jak nastąpi goniec D5. Wtedy nie widzę za bardzo, co można zagrać. Chociaż już powoli... A, po goniec D5 jest hetman... Nie, nie ma hetmana F5. No, nie wiem, no szach na F1 to tam jakieś forcingi są, trzeba liczyć warianty. Nie chce mi się tego robić. Ale takie życie szachisty, można powiedzieć. No, król nie może iść na E4, bo oczywiście jest hetman E2 szach, tak? Po król D5 jest zbicie na A2 z szachem, a po król F5 jest zbicie na F3 z szachem. Więc po hetman F1 jedyne odejście jest na C2 lub C3 w takim razie. No i co? Po król C3... Jakieś forcingi tu są, tak? Co jest po król C3? Jakiego szacha tu najlepiej dać? O, to jest pytanie. Wieża D8 chcecie zagrać, ale wieża D8 no, niestety jest ruchem niedokładnym z uwagi na taki niuans w postaci ruchu hetman bije G7 mat. Więc... że po król C3 chcecie grać wieża C8, tak? No i tam król B4 idzie. I gdzie my potem tam tego króla zaszachujemy w ogóle? Nie taka prosta sprawa. No wieża C8, ok, gracie i król B4. I co my temu królowi tam zrobimy? Nawet nie widzę, jak szacha można mu sensownego dać. To jest najgorsze. No. Więc coś w tym wariancie kuleje, niestety. Coś w tym wariancie kuleje. Ewentualnie myślę o szachu i po król C3 wtedy goniec F6, ale żeby takie ruchy już teraz miały być, no wątpię. Szachowy 19, dzięki za followowanie na Twitchu. No nie wiem, nie wiem. No Paweł Bartko, piszesz hetman F1 i wieża C8, tylko co tam po król B4? Chciałbym, żebyś dokończył wariant. Ponieważ no nie możemy tak sobie tych dwóch ruchów zrobić i potem zacząć myśleć, bo może być już za późno. Tak, po król C3 hetman A1 albo hetman C1 wygląda generalnie lepiej. Tylko dalej tam nie widzę niestety konkretu. Niestety. Franku nie mógłbym ci wytłumaczyć, na czym polega obrona holenderska teraz, ponieważ nie da się tego opisać kilkoma zdaniami nawet. O obronie holenderskiej podejrzewam, bo mówi, że nie ma nic na YouTube. Jest wielka szansa, że Artur Jakubiec prędzej czy później o tym debiucie jakiś materiał zrobi, ponieważ przez wiele lat to był jego koronny debiut na D4, więc...
No myślę, że Artur może zrobić taki wykład o obronie holenderskiej. Zresztą to wy decydujecie na serwerze Discord. Można właśnie w ankiecie brać udział i decydować, o czym Artur ma, o jakim debiucie Artur powinien zrobić wykład. A zna się na debiutach całkiem dobrze. No dobra, może czas się skupić i policzyć jakiś wariant. Hetman F1, król C, no bo po król C2 jest prawie na pewno jest jakaś wieża C8 i ten król nie może iść na B4. Więc trzeba rozważyć król C3. No i pytanie, czy wtedy mamy hetman A1 szach. Król nie może odejść ani na C2, ani na C4, bo będzie bicie z szachem, ale co jak król wróci na D3? Oto jest pytanie. Czy szacha dający na D1? Nie wiadomo, co to zmieni. Król idzie na C3, tak czy siak. Wtedy wieża C8 i znowu przy hetmanie na D1 też król idzie na B4. I jedyna różnica jest taka, że mamy teraz możliwość zagrania goniec D2 szach. I może jest to wystarczający powód, żeby ten wariant zagrać. Po biciu na D2 jest hetman, bije D2 na oko z wygraną, ale na oko to wiadomo. Chyba tak trzeba zagrać, ale dziwne, że już takie zadanie jest trudniejsze. Wariant goniec F6, goniec D5, wieża D8. No, nie wiem, goniec F6, goniec D5, wieża D8. Wygląda to dość sztucznie. Nie chce mi się wierzyć, żeby to było dobre. Pewnie nawet jakieś król C4 można zagrać. Nie wiem, szach na F1 wygląda najlogiczniej. Nie chcę za bardzo robić innego ruchu. I po król C3 hetman A1. No jest forsowny wariant, tak? Król E4 odrzuciliśmy, król C2 odrzuciliśmy, więc król C3, hetman A1. Te pola są niemożliwe, bo bijemy na A2 z szachem. Więc król wraca na D3, dajemy szacha na D1. Król znowu nie może iść na E4 oczywiście, więc idzie na C3 z powrotem. Jeszcze na C4 może iść w sumie. Oj, chyba nie mam dzisiaj dobrego dnia, jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań. Niestety. Pięć zadań zrobionych dopiero, a tu nie dość, że już jeden babol, to jeszcze nad jakimś takim zadaniem, bo chyba prostym mimo wszystko siedzą. Dobra, jako że już mam jednego babola, trzeba tutaj robić te zadania szybciej i nie tracić czasu. Dajemy szacha na F1. I ten wariant powinien być ok. Zresztą nie widzę za bardzo innych możliwości. Teraz szacha na C1 też można dać w sumie. Ale po co? Hetman A1 chyba trzeba zagrać. Tak, to jeszcze 1,5 godziny, dokładnie tak. No wieżą na linię C właśnie chciałoby się, tak, podciągnąć ostatnią figurę do akcji, tylko po król B4 dość takim niepokojącym sygnałem jest to, że nie mamy nawet szacha, żeby dać białym. Więc obawiam się, że wieża C8 jest niedokładna. Króla na B4 nie chcemy wpuścić. Pytanie, czy on nie może tam pójść po król, po hetman A1, tak? Może pójść na B4. Może czy nie może?
cały czas nam tu wisi mat na G7. Czy może teraz to goniec F6 z jakiegoś powodu jest dobre? Bo po goniec D5 teraz bijemy tutaj z szachem i mamy jakieś możliwości. Może w ten sposób, goniec F6 i tyle, co? Ewentualnie hetman C1, bo teraz nie ma król B4, bo goniec D2? Nie mogę się doliczyć, no, w takim zadaniu. Goniec szach pod króla, ktoś to proponuje, ale no to można i królem zbić, i skoczkiem. Niestety. No chce się grać hetman C1, tylko jakiś wariant by się przydał. Co po król B4. Goniec nie matuje na D2, bo koczek tutaj broni Sirius z tego pola. No. Nie wiem, Sol, czemu tak długo trwa ten remont. Nie mam pojęcia. Bardziej mnie irytuje fakt, że tak długo trwa rozwiązywanie tego zadania. Zbyt dużo ruchów tutaj można zrobić niestety i za bardzo nie wiem, który jest takim moim ulubionym. Goniec F6 wygląda całkiem zdrowo. Również zdrowo wygląda szach na C1. Nawet szach na A1 może wchodzić w rachubę. Co wy piszecie z goniec E7? Tak, Eliasz, ten wariant widzę, o którym piszesz, tylko to nie jest koniec wariantów. Hetman 1, król B4, goniec D2. Po pierwsze jest możliwy ruch król C5, to raz, a po drugie jest możliwe bicie na D2 i po biciu na D4 jest skoczek C4. I znowu czarny nawet szacha nie mogą dać. Nie wiem, czy ta pozycja nie jest bliska przegranej dla białych. No nie wiem. Nie wiem, co tu zagrać. Hetman C1, król B4, goniec D2, bicie. To wygląda dobrze. Bo po goniec C3 jest hetman D6. I zaraz matujemy. O, no to wygląda dobrze. Hetman C1, król nie może odejść na B4, to na pewno. Bo jest szach. Trzeba bić i po hetman bije D2. Jeżeli król odejdzie na C5, to mamy wieża C8 i na samym ruchu zbijemy tego gońca z szachem. Więc po hetman C1 jest wymuszony ruch król D3. I jak po król D3 wygrywamy? O, to jest pytanie. Hetman D1, król C3 i wtedy wieża C8, tak? Ten wariant, który podawałem jakieś 10 minut temu chyba. No chyba tak trzeba grać, no coś tam się znajdzie po król B4. Król B4 zagramy wtedy goniec D2, tak jak mówiłem. Powinno być ok, nie? Gramy hetman C1, najwyżej będzie babol. O, i tutaj to goniec D2. Musi wygrywać.
i bicie i wieża C8. Tak. Aha, zaraz, wieża C8. Może nie wieża C8, bo król D5 i po wieża D8 jakiś hetman D7? Fajnie, że teraz dopiero nad tym się zacząłem zastanawiać, jak już jest za późno, ale jakimś cudem to jest dobry wariant. Co tam jest taka oczywista wygrana? Prawdopodobnie jest szansa, że po wieża C8 król D5, wieża D8 się zakończy zadanie. A moim zdaniem to nie jest takie oczywiste. Po hetman D7, bicie, bicie, no i tego pionka na D7 trzeba jakoś powstrzymać, a to nie jest takie przecież proste. Tu, aha, tu możemy jeszcze zbić szachem. No dobra, no to nie ma król D5, co ja pokazuję. Dobra. Okej, okay, udało się przebrnąć. A tutaj ładny motyw, D3 szach, tak? Wygrywa. D3 szach, motyw zaciągnięcia, jak goniec bije na D3, to szachujemy na A6, bijemy na D3 i pionek ucieka. Jeżeli król bije na D3, to gramy G7 i po goniec H7 zaciągnęliśmy króla na fatalne pole, na pole D3. I dajemy szacha i jak goniec bije na F5, to dorabiamy hetmana. Więc to zadanie polega na motywie najpierw zaciągnięcia. W tym wariancie król bije D3. Następnie motyw odciągnięcia, czyli odciągamy gońca od pionka G. Miło dla odmiany, jak takie banalne zadanie jest. No i co? Tutaj też chyba nic trudnego nas nie czeka. B3, H6, król F7 i koniec zadania, tak? Co to za zadanie tutaj dali? Czemu z tym zadaniem, dwa zadania temu był taki problem, żeby zrobić, nie? Policzyć tam wariant. A to następne już było takie proste, nie? Dobry wieczór, MTI113. Tak, przyłączam się do apelu Tomka Brodzkiego. Jak podoba się Państwu stream, to zachęcam, żeby na YouTubie zostawić łapkę w górę. To jest taki feedback, że jest ok i że powinniśmy robić więcej tego typu streamów. Dobra, no idziemy pionkiem. Nie ma co się zastanawiać. I po prostu łapiemy pionka. No znowu jakieś dziwne zadanie dali. A tu o co chodzi? Znowu w prosty sposób wygrywamy. Po prostu bicie na E2 i koniec, tak? Bicie na D8, odbicie na D8, bicie na E2, wieża D1, szach. I teraz jeżeli skoczek się zasłoni, to wieża na E2 tutaj ginie, a jeżeli zasłoni się tam na końcu wieża, to bijemy na F3 i zdobywamy figurę. Czemu teraz jest seria takich banalnych zadań? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jeszcze się upewnię, że jakieś tutaj nie ma Fata Morgany, no ale bez przesady. Tak. Tutaj też jakieś gigantyczne przeciążenia są, to widzimy. Ten hetman musi tutaj bronić, musi tutaj bronić i musi tutaj bronić. Więc zapewne wygrywają ruchy typu wieża bije B5 i po biciu odbicie na D2 również może wygrywać ruch. No ten może akurat nie wygrywa, bicie na E8.
To chyba wieża B5 tylko wygrywa w takim razie. Tak, i po wieża B5 król nie może odejść na linię C, bo tutaj na C4 z szachem zbijemy. A jak król odejdzie na przykład na A7, to co? No może potem będziemy myśleć, bo już w sumie ważnego pionka zdobędziemy. Czy tu jeszcze jakoś inaczej można wygrać? Chyba nie, no bicie na B5 się wydaje najrozsądniejszym posunięciem. Pytacie, czy wieża D2 nie wygrywa? No nie wiem, no tutaj chyba wieczniak będzie, jak ten król się schowa przed tymi szachami. Bicie na D2 na pewno odpada, bo tam będzie wieczny szach. Zakręcony korek, dzięki za followowanie. No bicie na B5 wydaje się jej jedynym takim jakimś rozsądnym posunięciem. Po biciu, biciu na D2 grozi tam jakieś wieża D8. Czarne mogą grać jakieś król C7, no ale z tak gołym królem tam pozycja musi obiektywnie być wygrana po prostu. Czy może jest tu coś jeszcze lepszego, czego nie widzę, ale no... Ale wątpię. Więc wieża bije B5 i... Ucieka król? Nie będzie wieczniaka tam? Król G3? I co, tędy ucieka? No może. Nie no, nie ucieka król. Nie ucieka król, ponieważ po biciu król G3 jest hetman A1 szach. I gdzie ten król ma uciec? Niby. Jak pójdzie na H3, to hetman H1 szach. Bijemy na B5. I tyle. Przypominam o konkursie, który będzie trwał gdzieś do 21 marca. Szczegóły na fanpage'u Kings of Chess na Facebooku są. Zaraz Tomek wklei linka do tego posta. A ja tak pokrótce powiem, chodzi o to, że możecie wysyłać wasze propozycje na jakieś takie najciekawsze, najśmieszniejsze, najlepsze fragmenty, czy merytorycznie najlepsze, czy najśmieszniejsze, no po prostu naj. Jakieś naj, mogą być najgłupsze też. Które fragmenty jakichś naszych tutaj streamów z kanału Kings of Chess i autor takiego najfajniejszego w naszej opinii właśnie fragmentu dostanie właśnie taką koszulkę w nagrodę. Więc jak ktoś ma może coś w pamięci czy coś, to można spokojnie przesyłać propozycje. Dobra, biję na B5, bo zagadałem się, a tutaj to po prostu na C4 bijemy z szachem. Aczkolwiek to nie koniec wariantu, bo jeszcze jest hetman C6. Nie no dobra, no bijemy na C... Chociaż... Dobra, biję na C4 i tyle. Oho, kolejne jakieś zadanie kosmiczne. Jesteśmy bez wieży. No bić na H3 trzeba, łaski nie robimy. Co jest po król G1? Chodzi o D5 i goniec C5 chyba, tak? I to cała filozofia w tym zadaniu, tak mi się wydaje. Zresztą nie ma tu innych możliwości, więc to jest takie zadanie, że no... gram w ten sposób, bo nie ma innej opcji. A więc hetman H3 i po D5, jak zagramy czarnymi, nie ma obrony. Jak goniec wejdzie na C5, to będzie po prostu dewastacja białego króla. No, zaraz może dać.
Tak, no dobiliśmy do 41, więc jakiejś kompletnej kompromitacji mam nadzieję nie będzie. Czyli jeden babol już był na 1800. Zaraz wkleję tego linka do fanpage'a, bo to Tomek coś nie wkleja, widzę. Więc zaraz to znajdę i wkleję. Gdzie on był? Zaraz wam wkleję ten link, gdzie jest napisane, na jaki adres mailowy trzeba wysyłać. Trzeba wysyłać te wasze propozycje i na czym dokładnie polega konkurs. O, i wklejone. W sumie wklejone na YouTubie, jeszcze na Twitchu wkleję oczywiście. Dla widzów Chess TV informacja, jak chcecie. Sorry, jeszcze no ja na Twitchu. Na Twitchu to już musi wrzucić w takim razie Tomek. Ja na chwilowo nie mogę, niestety. Dobra, co tutaj w tym zadaniu? O co tu chodzi? Z czym to się je? Bicie na G4 chyba pierwsze trzeba policzyć. Czy wieża E8? Który z tych dwóch ruchów? Hetman H2 jeszcze jest przecież nie głupie. Hetman H2 teraz tak na oko wygląda najlepiej. Hetman H2, wieża F2, to wtedy wieża E8. To goniec E3, tak? To wieża bije E3. Hetman H2 z jakiegoś powodu wydaje mi się najlepszym posunięciem. Aczkolwiek wieża E8 też wygląda kusząco. Tak, wieża E8, bo zapomniałem, że po król D2 z goniec B4 szach, bardzo ważny szach, gdyż po jakimkolwiek zasunięciu się na C3, to wtedy mamy hetman G5 z matem, no z matem w następnym posunięciu. Więc tak, o to tutaj chodzi. Wieża E8 szach, po goniec E3, wtedy hetman H2. No właśnie, muszę tutaj się zastanowić, jaka dokładnie kolejność posunięć musi być w tym zadaniu. Goniec G4 nie można zagrać janie, ponieważ goniec jest niestety tutaj związany z naszym królem. Więc tak nie można zagrać. Tak, jakbyś mógł, Tomku, wkleić, a wkleiłeś, ale do tego posta link, ten co wkleiłem na YouTube, jakbyś mógł skopiować i na Twitchu również wkleić. Tam jest wszystko napisane, tak będzie najłatwiej. Mój link, który wkleiłem. Cichy, pytasz na jakiej stronie robię zadania? Na chess.comie robię zadania. Sorry, nie zauważyłem pytania. Czyli tak, co my tu liczyliśmy? Wieża E8, król D2 nie można, bo już powiedziałem dlaczego. Król F3 też oczywiście nie można, bo tam jakiekolwiek bicie na G4 wygrywa. Więc po wieża E8 zostaje tylko i wyłącznie do policzenia ruch goniec E3. I teraz tak, po goniec E3 możemy zbić na H2. Chyba. Bo po wieża F2 jest, wieża bije E3, prawda? Wieża E3, król E3 i goniec C5. Taki goniec wchodzi tutaj jak w masło i po król F3 jest hetman bije F2 mat. Więc wieża E8 wygląda najzdrowiej. Hetman H2 jednak ktoś tutaj chce grać. I czemu nie hetman H2 najpierw? No bo po hetman H2 nie bardzo mi się chce liczyć ruch król E1. Bo teraz po wieża E8 niestety goniec się zasłoni na E2. I nie widzę tam konkretu.
Więc chciałem odebrać tę możliwość białym i najpierw dać szacha na O8, żeby wymusić goniec E3 i wtedy zbić na H2. I teraz po króle 1 po prostu będzie wieża bije E3, prawda? No ale może tu być jeszcze jakiś inny niuans. Tak. No, co byście tu grali w takim razie? Na Twitchu, YouTubie możecie pisać. Przypominam widzom przez TV, jeśli chcecie jakieś propozycje ruchów pisać, to zapraszam na czat na Twitchu. Kanał Kings of Chess się nazywa. Nie zawsze jesteśmy oczywiście na Chess TV. Na przykład jutro będzie stream na kanale Kings of Chess prawdopodobnie. No i na Chess TV nas nie będzie, więc jak ktoś będzie chciał obserwować, możliwe, że będzie możliwość zagrania ze mną po raz kolejny, więc zachęcam już teraz. No dobra, no. Bicie na G4, najpierw pionka, które proponuje Piotr, też mi się nie podoba, bo chyba jest ruch król E1. I znowu potem będzie zasłonięcie się gońcem tutaj na E2. Więc dlatego moim zdaniem wieża E8 będzie najlepsze. Smoku wkleił linka do mojego Patronite'a. Przypominam, na tych streamach, gdzie gram z użytkownikami, wszyscy moi patroni mają pierwszeństwo gry. Wczoraj chyba 4 takie osoby się znalazły. No, kolejka była gdzieś na 30 osób. Niestety i niestety, fajnie, że tylu ludzi było, ale no nie wszyscy zawsze zdążą zagrać, ale właśnie wszyscy moi patroni, jeden z bonusów jest taki, że można zagrać bez kolejki, również szykuję w przyszłym tygodniu albo w weekend, zobaczę jak u mnie będzie z czasem, symultane dla moich patronów, więc to też taki bonus. No dobra. Wracamy do liczenia. Wieża E8, goniec E3, hetman H2 i jeszcze król F3 trzeba na pewno tutaj policzyć taki ruch. Liczenie jest proste, bo jest goniec E4 mat. Coś dzisiaj ze mną kiepsko, że po król F3 chciałem się zacząć zastanawiać, co zagrać. No dobra, no to chyba sobie wszystko tutaj wyjaśniliśmy po wieży E8, wszystkie warianty. Najważniejszym ruchem moim zdaniem było to, że po wieża E8, król D2 jest ten ważny szach na B4, żeby zabrać to pole C3, żeby ten król tutaj się nie ewakuował po szachu na G5, żeby coś stanęło na C3, pionek lub skoczek i wtedy dajemy szacha na G5 i na tym polega tutaj to zadanie. Nie ma związania, Eliasz, nie wiem czy do mnie piszesz, ale po król F3 można dać szacha, ponieważ król tutaj blokuje swoją wieżę, prawda? Więc mat na E4 jest oczywiście. Danzel, jak najbardziej możesz przesyłać jakiś alert szachowy. Jak potrafisz takowy zrobić, będę wdzięczny. Naprawdę. O, pozdrawiam Adama. No na zawsze. Adamie to dość mocny commitment. Po goniec E4 nie ma mata? Czy ja czegoś nie widzę? Nie no, mat jest po goniec E4. Aż tak źle ze mną jeszcze nie... Ale goniec już jest na E3 w tym wariancie, Rafale. Liczyliśmy wariant wieża E8. Oj, wieża E8, goniec E3, hetman H2, król F3, prawda? Więc goniec na E4 jest ruchem matującym. No dobra, to jedziemy wieża E8. Teraz, szkoda, że nie król D2. Teraz wyboru nie mamy, musimy dać na H2 i zbić na E3 i zagrać goniec C5 szach. O, jeszcze mamy wybór, czym bić na F2. No oczywiście musimy bić hetmanem.
czy tu jakichś innych chorych idei od nas czeską wymaga, typu szach na H6. Też bym się nie zdziwił. Nie no, dobra, no. Mam nadzieję, że nie jest czeską taki okrutny. O, tu już widać przesilenie. Pierwszy ruch, który się narzuca, to hetman C3. No i co? I to koniec zadania po prostu po hetman C3? To już jest 2300 jakieś siła gry, więc nie wiem, czemu to zadanie miało być takie proste. No ale chyba jest. Hetman C3, no i tutaj jest, przeciążenia są duże. Jeżeli nastąpi bicie na C3, bijemy na D8 z następnym matem, prawda? Nawet gdyby to nie był mat, to i tak by to wygrywało, tak? Gdyby tego pionka nie było, to i tak byśmy zbili na D8 i potem byśmy sobie odbili hetmana na C3. No, a oczywiście po biciu na D7 tutaj hetman jest niebroniony. Więc jakiś szach na C4 oczywiście nic nie daje, bo sobie możemy odejść królem na H1 i tyle. A, jeszcze jest skoczek E5, tak? I o to chodzi, że jest hetman bije E5. Hetman bije E5, no i tym razem pionek na H7 jest ważny, że tam stoi, bo po biciu hetmanem na E5 bijemy tutaj no, z matem w następnym posunięciu. A jeżeli pionek zbije na E5, to proszę zauważyć, że nasza wieża z D2 się uaktywnia i bijemy na D8 i również dajemy mata. Więc takie łatwe zadanko się trafiło. No tutaj oczywiście w tym zadaniu dwa ruchy trzeba policzyć. Skoczek D4 od razu. No bez jaj, że takie zadanie dali, proste. Kompletnie tego nie czaję. Po skoczek D4 oczywiście chodzi o to, żeby tę baterię tutaj uruchomić. Wisi hetman i wisi mat na G2. Nie widzę za bardzo, jak można się obronić. Tam na Twitchu piszecie, co po C4 i goniec D4. Tam po prostu byśmy zbili na D4 figurę za darmo i tyle. No a skoczek E5 to było w wariancie. No skoczek D4, no po goniec F3 można zbić na F3, tak? I bijemy hetmanem na F3 i nie ma obrony przed hetman H1 mat. Więc na czym to zadanie polega? Nie wiem. Po F3 oczywiście bijemy na E3 z szachem i potem bijemy hetmana. Co to za jakieś absurdalne zadanie? Nie rozumiem. No dobra, no gram skoczek D4 i tyle. Nie czaję. Nie czaję zupełnie. Tutaj oczywiście hetman H3 się narzuca od razu. I też na około hetman H3 wygrywa od razu. Skoczek F1 jest, tak? Skoczek F1 jest. To może jeszcze się powstrzymam tutaj. To może nie będzie to takie proste jednak, czyli nie hetman H3, tylko wieża H6 jest teraz naszym pierwszym, oj, wieża H6 jest naszym pierwszym ruchem kandydatem, no i to pewnie wygrywa. Nie można oczywiście bić na G4, bo tam jest mat w dwa ruchy. No a są takie, aha, no nie ma mata w dwa ruchy, bo goniec przecież kontroluje pola H1, jest hetman H2 po prostu i po król F1 jest pewnie jakaś wieża F8.
Niezłe głupoty dzisiaj pokazuję. Klasa. No tak, tam jest mat w ten sposób, że jest wieża F8 na szczęście. Czyli wieża H6, bicie na G4, hetman H2, król F1, wieża F8, szach. I o to chodzi, że cokolwiek się zasłoni na F3, na przykład skoczek, to wtedy dajemy szacha na H1, bo król E2 jest hetman G2 mat, a po król F2 jest wieża F2 mat. No to gramy wieża H6 chyba. Bart Mirasz, czemu pionek nie zbił skoczka? Mat tam był na G2. Tak jak mówiłem, ta bateria gońca z hetmanem była zabójcza wręcz. Dobra, no gram wieża H6, bo nic innego tu nie widać. I wieża F8 trzeba również zagrać. Dobra, 45, 2433 ostatnie zadanie. Chociaż tego już na streamie chyba nie widać, więc zaraz to może... Zaraz to naprawimy. Jeszcze trzeba bardziej. O! Teraz będziecie widzieć, co to za zadania są. No i co? Goniec G5. Co po prostu jak zbijemy tego gońca? To jest pytanie. Czy nam coś tu grozi? Bo ja nic nie widzę, żeby nam coś groziło. H4 to po prostu odchodzimy na G6. I tyle. Znowu takie dziwne zadanie, że po prostu bicie na G5. Zresztą nie widzę żadnego innego sensownego posunięcia, więc... Po prostu bijemy chyba na G5. Co wy na to? Bijemy na G5? Czy jakieś inne propozycje macie? Jakbyście to widzieli. Dzięki Marek Smolarz za zostanie moim patronem. Oczywiście na stronie Patronite można tam się dowiedzieć, co, jakie benefity czekają moich patronów, więc zachęcam raz jeszcze. Bicie na C3, no nie wiem, czy jest opcją, bo po prostu stracimy tutaj wieżę na D8, a tego raczej wolałbym uniknąć. Więc jeżeli mogę zbić białym figurę i samemu nie stracić wieży, i będziemy mieli wieżę więcej po prostu. Więc tutaj chyba żadnej filozofii nie trzeba wielkiej, żeby zbić gońca. I tyle. Dobra, no bijemy gońca i tyle. O, tego ruchu nie widziałem. Grozi oczywiście jakiś H4 po król G4, hetman G6 mat. No ale bez przesady, no coś tu znajdziemy, nie? No może nie znajdziemy. Powierza D1. Tak, no zagrałem na pałę, król bije G5, bo nie widziałem innego ruchu. A po hetman F7 w sumie prostym ruchu zaczyna się oczywiście dopiero teraz liczenie. Proszę tego nie robić na turniejach. Trzeba porządnie liczyć warianty. Ja już tak trochę z lenistwa zbiłem na G5. Jak się bronić przed H4 skutecznie? Po H4 zawsze odejdziemy tutaj, tylko trzeba potem mieć coś przeciwko temu szachowi na F6. Więc wieża D1, pogonie... Jeżeli nastąpi bicie najpierw na D1, to jest luzik, bo bijemy i hetman może przyjść na D8 i tutaj nam te tyły asekurować. Ale jest hetman G7 wtedy, tak? Niestety. Oj. A co jakbyśmy zagrali znowu tak prymitywnie? Wieża D7,
I po H4 po prostu zagrałbym król H6 wtedy. I tyle. Po hetmanie przejść król H7 i już szachów nie ma. O, no to tak chyba najłatwiej. Wieża po prostu wieża D7, defense. Defense trzeba tutaj uskuteczniać. Tak, ten ruch obronny mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Co nie znaczy, że jest dobry, bo jeszcze jest przecież hetman bije E6. O czym zapomniałem. Więc jeszcze może coś innego. No muszę tutaj znaleźć jakiś ruch obronny, bo inaczej stracę reputację dobrego obrońcy. Tak, też proponujecie wieża D7, tylko co jest po hetmanie E6? To jest szkopuł. Co tu zagrać? Nie mogę spytać, co by tu zagrał tal, ponieważ tal był od ataku, a tutaj trzeba się obronić. Nie mówię, żeby sobie nie poradził tak wybitny zawodnik z obroną tej pozycji. No ale. Kompletnie nie czuję tej pozycji. Ryro po wieża D7 nie ma H4, bo tak jak mówiłem, po H4 jest król H6, jest odejście, wiesz? Nie musimy iść na G4, tylko możemy na H6 odejść bezczelnie. Tylko po wieża. Niestety D7 jest hetman bije E6 z groźbą H4 jakimś. Co by tu zagrał czad? Tak, to też jest dobre pytanie. Co się dzieje po król G4? No po król G4 no nie można zagrać król G4 niestety. Ponieważ jest mat w jednym posunięciu na G6. Więc co tu trzeba zrobić? Smoku mówi, że trzeba atakować, że wieża D1. Pytanie, co po wieża D1, jak od razu zagrabiały goniec F1 bez bicia na D1. Czy to nas w ogóle nie martwi? Może tego szacha na D1 trzeba dać i liczyć, że tam nic nie będzie. To dopiero profesjonalnie brzmi. Liczyć, że nic nie będzie. No tak, Wiktor, darmowa wieża jest owszem, tylko tutaj nic nam właśnie próbuje to policzyć. H4, po król H6, hetman F6, król H7, hetman F7, król H8, hetman F6, król G8, hetman G6, król F8, tak? Hetman F6, król E8 i wieczniaka nie ma, tak? Czyli po wieża D1 trzeba zbić. Po biciu goniec F1. I co? I coś się znajdzie, nie? Tak trzeba podejść do sprawy. A, po goniec F1 możemy bić na F1. Jeżeli hetman zbije, to tamte motywy nam nie grożą. A jak zbije król, to mamy szacha na B5. Król. Dobrze mówię? Tak, król G2. Dobra, gram wieża D1. Tam coś musi być. Tak mi się wydaje. Więc gramy wieża. Tam po hetman B5, gramy potem hetman B1 i zbijemy tutaj często z szachem. Jak hetman przyjdzie na E4, to potem kontroluje tutaj wszystko. Gramy wieża D1.
Teraz chyba trzeba zbić po prostu na F1. Chyba, że jest coś innego. Piona na C3 chyba nie chcemy bić, bo tutaj znowu jest jakieś H4. Dziwaczne. Może król G4 wtedy. Ale wątpię, bo jest szach i po król F3 jest szach i tutaj stracimy. Więc mi się wydaje, że wieża F1. Mamy wieżę więcej, można oddać jakoś, będziemy mieli jeszcze figurę. Co wy na to? Jarek Kudłaty pisze, żeby bić gońca. Hetman A2 też jest ryzykowne moim zdaniem. A gdybyśmy tak zagrali w ogóle? Nie, no bez sensu chyba. Tak nie gramy. To w ogóle jakiś absurd, powiedziałem teraz. Dobra, no bije gońca i tyle. O, i koniec zadania, więc wybroniliśmy tę pozycję, więc z czystym sumieniem można puścić słynny klip. Słynny klip nie zadziałał niestety. Więc co tu się dzieje? Mamy porówno materiału prawie, tylko pionek mniej. Wieża na G3 wygląda bardzo dziwnie. Co jest po ruchu goniec F5? Pierwsza myśl. Co myślicie o tym? Goniec F5, po hetman H5 bijemy na G3 i po hetman H1 tam jest hetman G5 i tam jakieś dożynki są na bank. Nawet tak, i mat tam jest od razu. Kandydat na konkurs z klipem jest. No jest. Można takie sugestie wysyłać. Mi5 TRT pisze, że cieszy się, że już nie ma majstra Wiertajstra. No był jakiś czas temu i na szczęście się uciszył w końcu. Tak, no goniec F5 tutaj musi być dobrym posunięciem. Hetman nie ma jak się utrzymać na tej linii G, żeby tej wieży bronić. Ale to znowu takie proste zadanie. Goniec F5, hetman H5, król G3, hetman H1. Po prostu jest hetman G5 szach i po król F7 jest hetman G7 szach i po król E8 jest goniec D7 mat. I to cała filozofia. Tego coś mi się tu nie podoba. Czy czegoś nie widzę? Proszę mi oświecić, szanowny czacie. Czy ja czegoś tu nie widzę? Jak sądzicie? Coś mi świruje myszka znowu. Wczoraj miałem ten problem. Dzisiaj jest ponowny. No nie wiem. Znowu nie mogę. Dobra. Mam nadzieję, że już będzie ok. Nie, może chodzi o baterię. To co? Goniec F5 gramy? Co wy tam piszecie? Co to za warianty? Szach wieżą jest po gońcu. Nie ma szacha wieżą, bo bijemy hetmanem, więc to odpada. Tak, Tomaszu.
Może o to chodzi, trzeba kulkę wyczyścić. Goniec F5, nie? Białe są na posunięciu. Jeżeli pozycję mamy od strony białych, to gramy białymi. To tutaj akurat nic skomplikowanego nie ma. Dobra, no gramy goniec F5. Pytacie, czy goniec na B6 nic nie robi. No nic nie robi, o to chodzi, że nic nie robi. Jak pójdzie na A5, to możemy po prostu sobie tu zbić. A ja nie widzę innego logicznego ruchu, więc gramy goniec F5. To tu możemy zbić, bo gońcem bronimy hetmana, więc nie wiem, o co tu chodzi komputerowi. Dobra, 47, może do 50 dobijemy. To taki wynik minimum przyzwoitości. Szasio, tak? No narzuca się król H6. Narzuca się król H6. Ale czy na pewno król H6 jest dobra? Wygląda na dobre, no. A może niekoniecznie? Król H6, hetman D6. Ojejku, nie lubię takich zadań. Trzeba liczyć warianty. Danielu, nie słyszałem o tej książce. Ale nawet gdybym słyszał, to pewnie tak bym jej nie kupił. Szachowych książek raczej nie czytam, tylko zwykłe. A i tak ostatnio nie mam na to czasu, wstyd się przyznać. Po król H6 G5, tylko po G5 Rafał Bazylii założyłeś, że zbije hetmanem na G5, a mogę zbić królem na H5, a nie bić na G5. Więc no F6 jeszcze jest oczywiście ruchem kandydatem. Nie chciałem odsłaniać sobie tej siódmej linii, ale może to nie jest takie istotne w tej sytuacji. Nie wiem, no król H6 z jakiegoś powodu mi się podoba bardziej. Zasłonę wieżą chcecie, no ale wieża tam miała atakować. Jak my z tak związaną wieżą, co powierza F6 jak G5 nastąpi? Samym hetmanem my tam mata nie damy, niestety. Więc zasłonięcie się wieżą odpada na pewno. Więc mamy tylko dwa ruchy kandydaty. F6 albo król H6. To może popatrzymy na najpierw F6. Szach, król H6 i może wtedy ten motyw z G5 na przykład. Hetmanem bić na G5 nie chcemy, bo wieżówka na pewno nie będzie wygrana. Pionkiem bić chcemy? Ale pozycja się trafiła, no. Co proponujecie? F6, hetman E7, to król H6, to tam wygląda dobrze. Po hetman F8 tutaj tym królem wyjdziemy sobie ładnie. Bardziej mnie martwi ruch wieża B7. Oj, F6, wieża B7. I po król H6 G5. Bicie pionkiem na G5. No i teraz pytanie jeszcze, czy coś tutaj białe mają. Może nic nie mają. A nie, no jest hetman E6 szach. Czemu ja takich rzeczy dzisiaj coś nie widzę? Jest hetman E6 i tam przecież maty są. Tak nie można zagrać. Więc jaka jest różnica, jak od razu król H6 zagramy?
Bo tam jeszcze był taki wariant. F6, wieża B7, król H6, G5. Można jeszcze królem zbić na H5, ale wtedy jest zbicie na F6 z szachem, prawda? No i to też wygląda źle. Chociaż wtedy mamy król H6 z powrotem. Jedyne co, to musimy uciec od szachów, bo potem białe nie mają jak się bronić tutaj przy tych pięknych figurach czarnych przed matem. Co wy tu piszecie? Czy folały da się gdzieś przesunąć? No pewnie da się przesunąć. Ale one aż tak często nie są, żeby chyba jakieś problemy były. Ale to się zrobi na następny raz, jeśli to tak przeszkadza. Nie będę brał udziału w Mistrzostwach Polski. Znaczy, gdyby była okazja, to możliwe, żebym skorzystał, aczkolwiek mam je komentować, więc... Nie wiem, jakby to miało wtedy wyglądać, ale no też wiem, że nawet gdybym chciał zagrać, to się nie załapie w tym roku. W zeszłym roku się tak złożyło, że trochę osób zrezygnowało, a teraz moim zdaniem nikt rezygnować nie będzie z udziału, albo prawie nikt. Więc Mistrzostwa Polski, które rozpoczynają się 28 kwietnia w Bydgoszczy, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, będę dla Państwa komentował. Dobra, policzmy może król H6 teraz. G5 to jest chyba jedyny ruch, bo wieża B6 nie ma, bo tutaj kontrolujemy to pole. Więc po król H6, G5, król H5, G6... szach, to F5 można zagrać. Chyba. O, jak mi się tego nie chce liczyć. 19:20, jeszcze pół godziny zostało, więc muszę się spiąć. Po G6, król G6. No król G6 też można zagrać, tylko w tym wariancie po król H6, G5. No niestety po król bije G6 jest wieża G8 szach. Z następnym matem w kilka ruchów. Tak, po król H6 jest hetman G7. I tam mat jest zaraz, więc... Nie można po G6 szach zbić królem na G6. Ewentualnie to, co można pomyśleć, to po król H6, G5, król H5, G6, żeby wrócić na H6 królem. I to może być najlepsze, tak intuicyjnie. Bo o to chodzi, że po F5 jeszcze mnie niepokoi ruch hetman H2 szach. I po wieża H3 bicie na H7. Dobrze mówię, czy znowu jakieś bzdury opowiadam? Tu. No chyba dobrze mówię, chociaż nie jestem pewny. Nie wiem, król H6 chyba gramy. Co wy na to, król H6? Czy F6? Szybka sonda. Ja jestem za król H6. Mój głos jest jak 10 głosów widzów. Dobra, 5. Król H6, tak? Na Twitchu król H6 napisane, na YouTubie. Dobra, no to gramy król H6. Jakby co, to będzie wasza wina. Tutaj trzeba... zbić na H5. Od razu szach na H2. No to wieża H3 po prostu. I co? Nie, no to co tu komp zagrał?
Czy ja czegoś nie widzę banalnego? No nie no, z przesady. Dobrze, 48. To już było 2589. Może jakoś dokuśtykamy do tych 50. Jeżeli dzisiaj przed 19.50 nie będę miał trzech błędów, to jutro albo w weekend będę kończył te zadania. Więc zachęcam do subskrypcji kanału. Pod łapkami jest przycisk subskrypcji i obok subskrypcji jest dzwoneczek. Ten dzwoneczek jest bardzo ważny. Proszę mi uwierzyć, gdyż brak zaznaczonego dzwoneczka no nie pozwoli wam być na bieżąco z naszymi streamami. Po prostu możecie taki stream przeoczyć, bo powiadomienie się nie pokazuje wtedy na YouTubie. A jeżeli dzwoneczek jest zaznaczony, to powiadomienie będzie. I mimo że dzwoneczek jest tak istotny, to tylko 25-30% z was ten dzwoneczek ma zaznaczony. Tak, jest to dziwne, zgadza się. No i co? Goniec bije F2, oczywiście się narzuca, żeby po król F2 tam na tyły przeciwnika wyjść. I w blicu bym to zagrał w okamgnieniu. Nawet w szachach szybkich, gdybym miał 10 minut na zegarze, to bym po prostu zbił na F2 i się nie zastanawiał zbyt długo. I co? Bić po prostu i tyle? Tam coś musi być. A może nie musi? Król F2 i po hetman H2 po prostu goniec G2? Może coś innego. Jak powiedziałem, że może, że coś musi być, po czym spokojnie się wycofałem z tej idei. No sam hetman nie da rady, to się zgadza, sonse. Ja po prostu chciałem tą wieżą jeszcze tam na E3 kiedyś skubnąć. Ale niestety to skubnięcie nie należy do najłatwiejszych zadań w tej pozycji. No wieża E3 też patrzyłem, polski wieża E3, tylko po wieża E3 co jak mi zbije na H4? Nic nie widzę po biciu na H4, to jest szkoda. Bo po biciu... Bicia na E3 nawet jeszcze nie liczyłem, szczerze mówiąc. Też nie wiem, czy coś tam jest. I bo po hetman G3 można nawet zagrać goniec G2. Tam też nic nie ma, więc wieża E3 odpada. Jednak. A już 5 osób napisało, że wieża E3. Witam Bartosz Cwans. Ale wieża E3 nie. To nie wierzę w to posunięcie. Bicie na E3 i po hetman G3 po prostu można się zasłonić gońcem na G2. I po hetman E1 szach jest hetman F1. Aha, ale jest bicie na... Nie, nie ma bicia na E3. Tam jest... Chociaż... No nie wiem, jakoś mi się to bicie na E3 nie podoba. Polski nie możesz po biciu na H4 zbić na H3. Choćby jakbyś przeczytał to, co napisałeś, jak że po biciu na H4 zbicie na H3, to już powinna ci się jakaś lampka zaświecić. To o co tu może chodzić? Wszyscy chcą bić na E3. Tak, no Bartosz chce bić na F2, ale po biciu na F2 właśnie co dalej? To jest pytanie. To jest pytanie. Bo ja nie widzę, co tu można zagrać. Co sądzicie?
Coś mi tu głowę zawracają. Zaraz wrócę do liczenia. I co robimy? G4 Marcos napisał, żeby bił na F2. No dobra, Marcos, super, ale trzeba kombinować co dalej. Samo bicie na F2 wiosny nie czyni. Można też odejść na F6. Tak jak piszecie na Twitchu, też to rozważałem. Po prostu mamy jakość więcej, zapionka i tyle, nie? To może to być też dobre rozwiązanie. To nie trzeba szukać jakichś fajerwerków. Aczkolwiek... Tak, no już dwie osoby na Twitchu zaproponowały goniec F6. Bartoszu, po Hetman H2 jest goniec G2. Tutaj po biciu Hetman H2, goniec G2. Nie wiem, może teraz jakieś wieża bije E3, no ale to kurczę dość... Może wieża E6 jest taki ruch. Wieża E6 mi się podoba, ale wątpię, żeby to było to. Wieża E5 nie można, bo skoczek zbije na E5. Albo hetman. Ale propozycji, a tutaj nic konkretnego cały czas nie widzę. Jak nic nie znajdę, to chyba zagram to goniec F6 i będę miał jakoś więcej. Białe mają jakąś tam rekompensatę, bo ten skoczek jest fantastyczny na C6 i goniec również jest świetny, więc to goniec F6 nie bardzo wierzę w to posunięcie, ten problem. Tak, Sonse chce bić na E3 na końcu i liczyć, że coś tam będzie, bo może tak trzeba zagrać na wariata. Czyli goniec F2, król F2, hetman H2, goniec G2, wieża bije E3, król bije G3 i hetman bije G2. Nie no, nie ma hetman bije G2, bo jest skoczek E7 i tracimy na C8. No to lipa. To odpada chyba w takim razie. No, wkurza mnie to zadanie powoli. Powoli to zadanie zaczyna mnie wkurzać. A ten ruch wieża E6 mi się podoba. No właśnie, Sonse pisze o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli po goniec F2, król F2, hetman H2, goniec G2 i wieża E6. Wisi na C6 i również grozi ruch wieża F6. Nie wiem, czy to jest jakaś piorunująca groźba, ale... Tak, i ten skoczek nie może odejść z C6, bo tam wieża wchodzi na C2, a po wieża C4 jest wieża F6 szach. I to wygrywa. Dobra, chyba tak zagram w takim razie. Nie wiem, czemu wtedy ten wariant przestałem nagle liczyć. Tak trzeba chyba zagrać. Drodzy Państwo, to co? Bijemy na F2 czy nie bijemy? Szybka sonda na YouTube i Twitchu. Jak sądzicie? Co robimy? Bijemy, tak? Dobra, tylko sol pisze, żeby nie bić. Bijemy. I szasio. I wieża E6, niech to będzie ten ruch. Z podwójnym atakiem. Po wieża C4
gramy wieża F6, zmuszamy wieżę do zasłonięcia się praktycznie i wtedy wieża bije na C6. No to musi być dobre. Dobra. Jest, 49. To było 2604, więc już nie mówię, że jakoś super dużo. Dzisiaj to niestety nawet takie zadania sprawiają problemy. Więc jest 49. Jeszcze może jakieś 2-3 zadanka się zdoła zrobić. Dobra, hetman F2, król H3. I co? Koniec wariantu. Nam nic nie grozi. To jest dobre, że jeżeli możemy oddać ruch, znaczy jakiś cichy ruch zrobić i my... Nam nic nie grozi na król, to jest plus. Więc możemy na przykład zagrać hetman F2, król H3 i wieża F3. I nie ma jak bronić pionka na G3, białe. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, bo po hetman G4 jest oczywiście hetman F1 z następnym matem, wieża F2. Czyżby to było to? Czy czegoś znowu banalnego nie widzę? Hetman F2, król musi iść na H3. Jak pójdzie na H1, oczywiście to dajemy szacha na F1 i po król H2 jest wieża F2 z następnym matem. Więc jak po wieża F3 białe chcą się bronić przed matem na G3? No nie ma jak. Nie ma po prostu jak się bronić. Co wy na to? No po hetman G4 D lewi jest właśnie hetman F1 szach i potem wieża F2, wiesz? Z matem. Ma dwa ruchy jest po hetman G4. Dobra. Bartosz pisze, że go przekonałem, to jedziemy. Jedyne co jeszcze jest jak taki szach na D8 i pobiciu szach na C4. No ale tam... No bez przesady. Wieża... No nie widzę obrony po wieża F3, ale to czemu on jest takie proste? Czy ja nie widzę jakiegoś banału? Gońcem jak zagra, to wieżę zbijemy na G3 z matem, o to chodzi. Deluxe mat 92. O to chodzi. To co, chyba gramy, nie? Gramy. Hetman F1 no nie wygląda tak dobrze, bo jest hetman G2. Wiktorze. I tam nic nie ma niestety. Gramy wieża F3. I po zadaniu. I to lubimy. O, tutaj widzimy, że jest słaby król. Ale jak to wykorzystać? Wieża A3 kończy, tak? Po prostu? Nie, nie kończy. Nie kończy, bo hetman na 8 idzie. Hetman B2 kończy. O, tak, to jest prosty ruch. Hetman B2. I nie ma obrony przed wieża B8. Już tłumaczę dlaczego. Wieża B8 oczywiście, żeby król miał problemy. Lufciki nic nie dają, prawda? Bo wieża B8 i jak król pójdzie na H7, to wieża H8 mat. Jeżeli czarne zagrają F6, to dajemy szacha, król wchodzi na 7 i gramy wieża B7 tutaj ze związaniem, prawda? Więc po hetman B2 nie mam po prostu obrony przed wieża
B8. Czy wszyscy się zgadzają, czy wszyscy rozumieją? Szybkie pytanie. Jeśli tak, to ruch zaraz wykonam i będziemy robić następne zadanko. Już prawdopodobnie ostatnie, podejrzewam. Albo jedno z ostatnich. Zgadzamy się. Na Twitchu się zgodziliście. Na YouTubie również. No, Franek się nie zgadza. Czy nie za proste, pytacie? No, może i proste, aczkolwiek takie ruchy do tyłu to niektórzy twierdzą, że są trudne. No, hetman B2 widzimy, że grozi wieża B8. No i czarne muszą się jakoś przed tym obronić. Więc jak to mają uczynić? Król F8 też nic nie daje, bo szach na B8 i po król E7 wieża B7 znowu, tak? Więc słabość 8 i 7 linii tutaj wykorzystujemy i fakt, że wieża na F5, jakkolwiek by ładnie niby tutaj nie stała, to jest poza grą i nie jest w stanie obronić króla. Dlatego hetman B2 jest ruchem zwycięskim. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj na oko bym grał tak. Ale to tylko na oko. Pytanie, czy najpierw bić na F3 i potem hetman B6 od razu chyba. Powinno załatwiać sprawę. Znowu nie widzę obrony. Czyżby znowu było jakieś takie proste zadanie w miarę? Franek, przy wieży na B7 hetman nie może zbić, bo nasz hetman z B2 już by kontrolował pole B7 i by odbił. Wiesz, więc to by nie było możliwe. Przypominam, jeśli podoba się Państwu taka forma streamu, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Do 300 pewnie dzisiaj nie dojedziemy, ale i tak bardzo się cieszę, że aż 255 osób wyraziło swoją aprobatę dla tego typu inicjatyw. Również zachęcam do subskrypcji kanału. Pod tymi łapkami w górę jest przycisk subskrypcji, dzwoneczek. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu streamów oraz na przykład takich streamów, gdzie będę grał z widzami, to zachęcam właśnie, żeby ten dzwoneczek koniecznie zaznaczyć i będziecie wtedy trzymać rękę na pulsie. No, hetman B6 mi się bardzo podoba. Pytanie, co jest po wieża F7? Chyba królem mogę zbić. Wisi mat na F2, to raz. A jak białe w jakiś sposób tam pobronią, to grozi jeszcze hetman B1 ze zdobyciem wieży. Więc moim zdaniem białe nie mają za bardzo jak tych dwóch gruźb pobronić jednym ruchem. Hetman na A3 tutaj przede wszystkim rzuca się w oczy, że stoi fatalnie, prawda? Pytacie, czy goniec nie może się zasłonić tutaj. No to wtedy właśnie dajemy szacha i po król E2 bijemy wieżę po prostu. I tyle. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Co po wieża H3? W którym momencie, Bartoszu, wieża H3? A, że od razu wieża H3, tak? To hetman B1 jest po prostu. Po król E2 teraz już jest hetman E1 mat. Bartosz, widzę, nie może się zdecydować, ale ja dzisiaj też tak mam. Więc nie ma co się przejmować. No i co? Odskoczyć koniem, dać szacha i wtedy zbić wieżę. Nie wiem, o czym mowa. No dobra, no gram to hetman B6 i tyle. No jak będzie zonk, to trudno.
I tu trzeba po prostu odbić, bo tam szachy moim zdaniem nic nie dają, bo król E2. No i nic tam nie ma po prostu. I teraz po prostu hetman B1, tak jak mówiłem, i zdobywamy wieżę. Dokładnie tak, 52 zrobione, nie ma tragedii. No tutaj się rzuca w oczy, że hetman ma mało powietrza. Tylko czy możemy to jakoś wykorzystać? Nie widzę niestety. Znaczy, no król D7 się narzuca, tak? Oczywiście takie posunięcie. Król D7 i grozi wieża B8 ze zdobyciem hetmana. I nie ma obrony, tak? Znowu dziwnie łatwo mi ruch przyszedł do głowy. Król D7, hetman B5 nic nie daje, bo wieża B8 i w dalszym ciągu hetman z B5 nie ma odejścia. Więc po król D7... No nie ma obrony przed wieżą B8. Czy znowu mam rację, czy... O, Jakub również pisze, że król D7. Roszada smoku? Nie, bo tutaj skoczek nam wisi. O to chodzi, że ruch król D7 spełnia dwie funkcje, a jak wiemy, na kanale Kings of Chess lubimy ruchy wielofunkcyjne. Po pierwsze łączymy wieżę, po drugie bronimy skoczka. I po trzecie stwarzamy już bezpośrednią groźbę w postaci ruchu wieża z H na B8. Więc król D7 wygląda zacnie na pewno. I myślę, że nie ma co zwlekać i ruch trzeba zrobić. I wieża B8. Tak? Aha, jeszcze jest jakiś hetman C5, zapomniałem. No, nieźle. A, to wieża A5 teraz mamy w ogóle, sorry, właśnie. Wieża A5 najpierw i po hetman B7 wieża B8 wtedy. Już mi się wszystko miesza. Jeszcze się upewnię, że wieża A5 jest ok. Jest ok. Gramy wieża A5. No to bijemy po prostu. Dobra, nawet więcej tych zadanek się udało zrobić. Do rankingu 3000 dzisiaj niestety nie dobijemy. No to co za zadanie? Wieża G7 i koniec, tak? Zadania, bo po król F8 jest wieża F1 i po król E8 jest wieża E1. Nie koniec zadania, bo jeszcze jest wieża D3 szach i dołu wieża E3. No właśnie, więc nie jest to takie oczywiste wszystko. Szach. Dobra, no pewnie wygrywa jeszcze coś takiego. Wieża G7, król F8, wieża F1, król E8 i można dać szacha na G8. Jak król D7, to wieża D1 i bierzemy tutaj, a jak król E7, to dajemy szacha i też ściągamy wieżę na D8. Dobra, no zbić na G7 zresztą trzeba, łaski nie robimy i wieża F1 też trzeba zagrać. Też łaski nie robimy. No i teraz ten wybór, tak? Wieża E1 pozornie wygrywa, ale moim zdaniem jest szach. Nie ma król F2, bo jest szach na F3 wtrącony, najpierw nieprzyjemny. I po król G1 jest wieża E3 i hetmana czarne niestety nie tracą. Więc trzeba zagrać chyba wieża G8 szach. Co wy na to? Co wy na to?
Ja nic innego nie widzę, szczerze mówiąc, poza wieżą G8. Nie widzę innego ruchu. Więc tutaj, moim zdaniem, nie mam większego wyboru. Gramy wieża G8. I wieża D1. I finito. Dobrze, 54. Tu się narzuca ruch. Nie, nie narzuca się taki ruch. Grozi mat przede wszystkim. Czy tam jakieś poświęcenia będą wchodziły w rachubę? O, to jest pytanie. Jakiś szach. Tu szach na e6. Nie można bić, bo hetman f8 mat, więc król musi iść na h6. I tak idziemy hetmanem na f8. Król h5. No i teraz tam trzeba mata po prostu znaleźć. Co nie jest takie proste. Nie widzę tam mata. Skoczek F4 szach się narzuca. Nie, nie można, bo skoczek bije F4, co ja mówię. No dobra, no hetman B8, skoczek E6 trzeba zagrać, no to zbyt dobrze wygląda, żeby to nie było dobre. I potem będziemy myśleć. Jak zwykle profesjonalne podejście do liczenia wariantów. O, tego nie liczyłem, ale co to zmienia? Bijemy na C8 po prostu. O co to chodzi? Czemu czarne najpierw się zasłoniły? Może by matę opóźnić o jeden ruch, no ale to takie właśnie komputerowe podejście, nie? Człowiek nigdy by tam nie zagrał. No i szacha na F8 trzeba dać, bo to w sumie jedyny sensowny szach. I teraz trzeba się zastanowić. Wieża F5 wygląda zacnie. Tak, wieża F5 kończy sprawę. Wieża F5, jak król H4, to oczywiście hetman H6 i potem mat na G5. A jak bicie, to hetman bije F7 szach. Jak król H6, to hetman G7, król wraca na H5, hetman G5. A po wieża F5 biciu hetman F7, jak król H4, to no to mat na przykład, bo hetman bije H7 szach. Więc wieża tutaj i teraz wiadomo, że jest mat po hetman bije H7. Tego ruchu nie wykonam, ponieważ 19.50 już minęła, a ja nie chcę, żeby kolejne zadanie wyskoczyło, żeby nie było, że to zadanie sobie robiłem gdzieś w domu sam. Więc w tym momencie przerwiemy. Tutaj jest mat w 3 ruchy. Dokładnie z tego, co widzę, i tego mata w 3 ruchy dam na kolejnym streamie z rozwiązywania zadań, który prawdopodobnie będzie jutro, ale pewności nie mam, a nawet jeżeli bym powiedział, że jutro będzie, to nie jestem w stanie powiedzieć, o której godzinie, więc jeśli nie chcecie przeoczyć moich kolejnych dziwnych przemyśleń, jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań, to zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał. Widzę, że jednak do 300 łapek dobiliśmy. Bardzo się cieszę i zachęcam właśnie, żeby suba dać oraz dzwoneczek zaznaczyć. A widzom Chess TV polecam, żebyście followowali kanał Kings of Chess na Twitchu, czy też właśnie subskrybowali kanał na YouTubie. Więc dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i na pewno jeszcze będziemy się w ten weekend co najmniej raz widzieć, ale nie wiem o której godzinie. Trzymajcie rękę na pulsie. No i bardzo dziękuję wszystkim za czynny udział w dzisiejszym streamie i
Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.